W dzisiejszym odcinku wracam do Was z przyłbicami spawalniczymi SpeedGlass. Razem z Justyną porozmawiamy o dwóch najnowszych modelach, wręcz rewolucyjnych, jakie przygotował dla nas Trzeja. Zapraszam. Wracamy dzisiaj do tematu związanego ze spawalnictwem. Omówimy sobie kolejne modele przyłbic. Jakiś czas temu rozmawiałem z naszym kolegą Tomkiem. Opowiedział nam o zagrożeniach związanych z ochroną oczu i twarzy w ogóle, i odpowiedział na to zabezpieczeniami w postaci pięciu różnych modeli przyłbic z serii Speedglass. Mhm. Dzisiaj chciałbym, żebyś opowiedziała nam troszkę o innych zagrożeniach, z którymi musi mierzyć się spawać. Mianowicie chodzi mi o zagrożenie związane z drogami oddechowymi. Wiem, że masz dla nas przygotowaną bardzo fajną przyłbicę, która na, to, na te zagrożenia odpowiada. A w dalszej części odcinka opowiemy sobie o zupełnie nowym modelu przy ubicy i wiem, że tutaj zaskoczysz nas czymś nowym. Także proszę, gdybyś mogła właśnie z tymi drogami oddechowymi powiedzieć, czym tak naprawdę zagrożony jest spawać podczas swojej pracy. Spawa, oprócz całej masy innych zagrożeń, o których już sobie opowiadaliście, to oczywiście codziennie mierzy się z zagrożeniami dla dróg oddechowych. Przede wszystkim mówimy tu o zapyleniu ogromnym, bo spawacz często to również szlifierz, gdzie przy szlifowaniu elementów występuje bardzo wysokie zapylenie. To też atmosfera, w której pracuje, powoduje, że nawet jeżeli on sam nie generuje jakichś dużych postaci, dużych ilości cząsteczek w powietrzu, tak inni dookoła także. Więc trzeba tego spawacza zawsze zabezpieczyć, jeżeli chodzi o drogi oddechowe. Zazwyczaj jest to zapylenie i możemy tutaj zastosować. Bardzo szeroką gamę produktów: czy to półmaski jednorazowe, czy to półmaski wielokrotnego użytku, czy już systemy z wymuszonym obiegiem powietrza, o których opowiemy sobie za chwilę. Ale oprócz takiego podstawowego zagrożenia, jakim są pyły, to niestety przy spawaniu innych metali, takich jak na przykład aluminium, już występują bardzo niebezpieczne gazy i opary. Wytwarzają się różnego rodzaju tlenki, czy to tlenki glinu, tlenki cynku, no też w zależności od tego co w tym stopie metalu się znajdzie, takie tlenki będą wytwarzane. Niestety one przez nasz organizm są wchłaniane, kumulują się w naszych drogach oddechowych, w naszych płucach, powodują różnego typu choroby zawodowe, niestety też bardzo często nowotwory. I to są ogromne zagrożenia i powinniśmy jakby naszych spawaczy prawidłowo zabezpieczyć, żeby to wyeliminować. No właśnie, dlatego tutaj z odpowiedzią przychodzą te przyłowice, o których sobie rozmawiamy i te najnowsze modele jakby łączą ochronę przed wszystkimi zagrożeniami, prawda? Tak. Możemy tam zastosować zarówno tylko i wyłącznie y, filtry przeciwpyłowe, ale też pochłaniacze wielogazowe. I to nam daje taki, takie szerokie pole do manewru i też y, zapas i zabezpieczenie dla pracownika, że on pod każdym kątem będzie chroniony. No właśnie, to przejdźmy może już do meritum i przedstawmy nasz pierwszy model przy ubicy, który dzisiaj mamy do pokazania. Muzyka Przyłbica G501 e, marki Speedglass 3M to przyłbica, która z zasady została stworzona, aby dostosowywać się do spawacza, a nie żeby spawacz dostosowywał się do warunków i możliwości przyłbicy. E, stworzona do ciężkiego spawania i regularnego szlifowania. Czyli mamy opcję nie dość, że filtra spawalniczego to jeszcze podnoszonego wieka, e, przy którym możemy sobie swobodnie szlifować. Taka opcja 2-1 rozbudowana? 2 w jednym, tak jest, dokładnie. Jeżeli chodzi o sam filtr spawalniczy, który został tutaj zastosowany, to możemy wybrać sobie spośród dwóch modeli filtra spawalniczego. Aha. Czym one się różnią, te dwa, hmm. dwa modele? Mamy filtr G501TW. To jest filtr, który ma dodatkowy tryb spawania punktowego. Czyli jeżeli spawamy punktowo, to faktycznie warto się zastanowić nad tym rozwiązaniem. On ma przyciemnianie między 8 a 13 DIN. Natomiast bardziej popularnym i częstym wyborem, jeżeli chodzi o użytkowników, jest ten drugi rodzaj filtra, czyli G501VC. I ten filtr e, nie dość, że ma troszkę wyższy stopień zaciemnienia, bo aż do 14 din, czyli między 8 a 14 din. To chyba rzeczywiście już taki nietypowy model, bo jak rozmawialiśmy z Tomkiem i omawialiśmy poprzednie 5 modeli, to tam też maksymalna wartość było 13. Tak, czyli tutaj jeszcze dodano wyższy stopień hmm. zaciemnienia, czyli tak na dobrą sprawę już naprawdę do takiego ciężkiego spawania hmm. ta przyłubica została stworzona. Co jest bardzo innowacyjnego w tym modelu filtra, to to, że mamy tam technologię zmiennych kolorów. Czyli oprócz tego, o czym opowiadał już Tomek, tej technologii Natural Color, która pozwala nam swobodnie patrzeć też na świat i nie widzimy już wszystkiego na zielono, tak jak zazwyczaj spowacze. No tutaj jeszcze lepiej, jeszcze, jeszcze lepiej. W... Więcej tych kolorów doświadczymy? Tak, możemy sobie zmienić między barwą naturalną, chłodną a ciepłą, czyli w zależności od indywidualnych preferencji, czy tobie po prostu będzie bardziej komfortowo spawać w barwie ciepłej czy w zimnej, czy na przykład zmieniasz materiał sobie do spawania i wtedy też chcesz widzieć mhm. lepiej dane, daną ostrość, dane barwy, tak możemy sobie zmieniać ym, i przestawiać te funkcje na filtrze spawalniczym. Mhm. Więc to jest taka nowość, która się pojawia. A w jaki sposób to zmieniamy? Podczas pracy jest to, jest to łatwe do wykonania. Mamy dwie możliwości. I tutaj po pierwsze możemy sobie to po prostu przeklikać już na filtrze spawalniczym, no ale to musimy wtedy ściągnąć przy łbice, zdjąć ją, zmienić ustawienie. Ale taka nowość, która się znowu tutaj pojawia, to połączenie filtra spawalniczego z Bluetoothem. Czyli już parujemy sobie filtr spawalniczy z naszym telefonem. Mhm. Ściągamy sobie aplikację taką trzemoską, i tam po połączeniu właśnie filtra z naszym telefonem możemy z poziomu telefonu zmieniać sobie ustawienia. Czy to właśnie te kolory, czy też, nie wiem, poziom czułości filtra, stopień zaciemnienia, czyli spawacz sobie wyciąga po prostu telefon z kieszeni i przeklikuje na telefonie zmiany ustawień. No takie mamy czasy, że wszystkim sterujemy z telefonu, przeróżne aplikacje, także przyszedł czas na, na spawalnictwo i sterowanie przy ubicami przez telefon. Świet, tak. Świetny pomysł. Technologie cały czas się rozwijają i wkradają też do takich rozwiązań. Mało tego, w tej aplikacji możesz też sobie sprawdzić na przykład, kiedy kupowałeś ostatnio szybki wymienne, kiedy wymieniałeś filtr, kiedy wymieniałeś baterię. Możemy też sprawdzić sobie, w jakim trybie, ile czasu pracy spawałeś. Czyli, Czyli te na... statystyki są dostępne również do rozwodnik. Dokładnie, spawać. tak. Mhm. To jest świetne rozwiązanie, no bardzo innowacyjne, które może być też mocno przydatne, jeżeli chodzi o spawacze. Poznaliśmy za... Zatem, wielkie możliwości filtra wbudowanego w tą przyłowicę. Wiemy też, że możemy łączyć się przez Bluetooth z telefonem komórkowym, no ale przejdźmy, może, do rzeczy i do tego, o czym zaczęliśmy naszą rozmowę dzisiejszą, czyli. Chodzi mi o chronę dróg oddechowych. W jaki sposób mechanizmy w tej przyłbicy pozwalają nam chronić drogi oddechowe? Ta przyłbica G501 występuje tylko właśnie w możliwości podłączenia jej do systemu ATFLO. I tak jak ATFLO wcześniej jednostka występowała już w innych modelach przyłbic Speedgrass, tak tutaj została ona odrobinę unowocześniona. Sama jednostka posiada już wbudowaną mocniejszą baterię. Dotychczas podstawowa jednostka Atlo przychodziła nam z 8-godzinną baterią, tutaj już jest już z 10 godzinna czyli faktycznie na dłuższy okres pracy ona nam wystarczy. Ta przyubica występuje tylko w takiej wersji, którą właśnie podłączamy do jednostki Atlo, ale wcześniej w modelach, które też miały takie podłączenie i jakby mogły stosować systemy z wymuszonym obiegiem powietrza, nie do końca mieli wpływ na to, skąd im leci kolokwialnie mówiąc powietrze. Czyli nawiew był cały czas jakby w jedno miejscu, co tak. potrafi być irytujące. Tak, zaczęli się skarżyć na to, że jeżeli nawiew był na czoło, że chorują na zatoki, skarżyli się na różnego rodzaju bóle głowy. Tutaj ta kontrola przepływu powietrza została mocno dopracowana i nie dość, że możemy sobie regulować, czy powietrze wieje nam na wizjer, czy wieje nam bezpośrednio na twarz, albo możemy ustawić pokrętło, że wieje w obu kierunkach, czyli wypośrodkujemy ten, ten przepływ powietrza. Dodatkowo regulujemy sobie, czy będzie nam wiało z góry, czy będzie nam wiało z boku. E, więc tutaj naprawdę e, indywidualny spawacz może sobie tą kontrolę przepływu powietrza bardzo dostosować do swoich własnych preferencji. Myślę, że to jest na tyle istotne, bo jak nikt nie lubi siedzieć pod klimatyzacją, gdzie cały czas mamy nawiew na, na siebie, tak samo Myślę, że w takiej przyubicy ta, ta zmienność jest tutaj, tak jak mówisz, istotnym elementem. Bardzo istotne, no i bardzo też komfortowe, no bo każdy z nas jest inny w woli, jakby co innego. Mhm. Co jeszcze bardzo ważne, i tak jak mówię, to jest taka przyubica do zadań specjalnych, czyli przy dużych zagrożeniach, przy dużym zapyleniu, w ciężkich warunkach pracy. Po połączeniu tej przyubicy z jednostką Atflo uzysku, uzyskujemy poziom ochrony dróg oddechowych TH3, co świadczy o tym, że ten nominalny współczynnik ochrony rośnie. Nam aż do 500, czyli mamy bardzo wysoki poziom tej ochrony. Możemy sobie po prostu uzmysłowić, że w ciężkich warunkach pracy da sobie ona radę i po prostu ochroni tego spowacza. I wracamy tutaj właśnie do tych zagrożeń dróg oddechowych. Oprócz samego filtra przeciwpyłowego, możemy tutaj zastosować jeszcze filtry gazowe, czyli wszelkiego rodzaju zagrożenia oparami również zostaną wyeliminowane. Czyli jedno urządzenie chroni nas zarówno przed pyłami, gazami i dostarcza nam świeże powietrze, które możemy kierować w różne części twarzy i głowy. Dokładnie. Co jeszcze z takich nowinek i ciekawostek? Przyubica dwa w jednym, tak jak wspomnieliśmy, czyli spawanie plus szlifowanie. Ale co w przypadku, kiedy nasz spawacz szlifierz ma bardzo dużo prac takich stricte szlifierskich do wykonania? No do tej pory w przyubicy FX, która też była z podnoszonym wiekiem, no musieliśmy pracować w takiej konfiguracji. Mhm. Tutaj, jeżeli wiemy, że przez długi czas będziemy tylko i wyłącznie szlifować, możemy sobie poprzez odkręcenie po Okrętę z jednej i z drugiej strony, ściągnąć tą górną część. Daje nam to zmniejszenie ciężaru aż o 36% całej przyłubicy, więc jest nam zdecydowanie wygodniej i lżej pracować. No, zdecydowanie pracując tyle godzin, to te blisko 40% to rzeczywiście spore oddziaływanie na nasze ciało. Tak jest. To, jest, to jest duża różnica. Co jeszcze ciekawego się tutaj znalazło w tym modelu G501 Speedglass, to możliwość podłączenia latarki. Tu mamy takie specjalne miejsce, gdzie montujemy sobie latarkę, ale ciekawe jest też to, że ona wtedy zasilana jest z jednostki, czyli też eliminujemy jakby zakup i wymianę dodatkowych baterii. Mhm. No i wagę oczywiście. No i wagę. Co jeszcze ciekawego się pojawia? Innowacyjna więźba na głowie, Pressure Diffusion, która rozkłada nam ciężar na całą szerokość naszej głowy, i z tyłu też ta tylna część, jakby zagłówek, który trzyma przy łubicę na naszej głowie, też jest powiększony, przez co jest nam po prostu wygodniej i bardziej komfortowo. Sama skorupa jest też dłuższa, czyli dalej nam ochrania naszą głowę. To też jest dodatkowy taki element, który służy bezpieczeństwu spowacza. Czyli jak zwykle priorytetem dla 3M jest bezpieczeństwo, ale jak widać od wielu lat bardzo mocno stawia też na ergonomię i wygodę i komfort pracownika. Tak, to dla nich bardzo ważne. Na koniec zostawiliśmy sobie najnowszy model przyubic, który 3 wymyślił i wyprodukował. Charakteryzuje on się czymś zupełnie nowym, czego w poprzednich przyłbicach nie widzieliśmy, mianowicie chodzi o zatrzywiony filtr. I oprócz samego aspektu wizualnego idzie za tym wiele cech, które gdzieś mają znaczenie dla spawacza. Chciałbym, żebyś teraz nam o nich opowiedziała. Tak, przy Ubica G502 marki Speedglass, właśnie to nową na rynku, która ma pierwszy na świecie taki rodzaj zakrzywionego filtra spawalniczego. Aby ją stworzyć wysłuchano wielu spawaczy, którzy specjalizują się w metody, metodzie spawania TIG i tak też został dedykowany ten produkt. Aczkolwiek to nie znaczy, że inni spawacze, którzy spawają innymi metodami nie mogą jej stosować. Bo jak najbardziej nie, to też produkt dla wszystkich. Charakteryzuje się jakby wszystko technologicznie, właśnie skoncentruje się na tym nowym filtrze spawalniczym. Przez to, że on jest zakrzywiony, otrzymujemy przede wszystkim bardzo szerokie pole widzenia. Mamy tutaj szerokość filtra 150 mm. Daje to nam aż o 100% większe pole widzenia podczas, pracy, podczas spawania. Czyli tam, gdzie TIGowcy muszą bardzo precyzyjnie wykonywać dane spawy. Tam to jest niezmiernie istotne i ważne. Czyli świetnie, świetna widoczność. Nawet taka nowinka, która się tutaj pojawia, w trybie rozjaśnionym ten filtr zyskuje przyciemnienie tylko na poziomie 2,5 din. Do tej pory we wszystkich filtrach spawalniczych marki Spigas było to 3 DIN. I wydawałoby się, że pół to tak niewiele. Jeżeli patrzymy sobie przez ten ekran, a porównamy z innymi, jest to znacząca różnica. W połączeniu z tym rozszerzonym polem widzenia i, I zwiększeniem tej jasności, to rzeczywiście musi oddawać się i barwy, i rzeczywistość w zupełnie e, większy sposób. Tak. Co ciekawe, zbudowany jest ten filtr ze szkła. Pracowano oczywiście nad tą nową technologią, sprawdzano różnego rodzaju tworzywa sztuczne i okazało się, że to szkło uzyskuje najlepsze parametry. Co też istotne, w takich testach wytrzymałościowych, odporności mechanicznej, tutaj ten filtr ma takie same wyniki jak cała reszta, czyli możemy być spokojni o jakieś uderzenia cząstek i ewentualne uszkodzenia z tym związane. No dobrze, ale skoro filtr jest ze szkła, a nie z tworzywa sztucznego, to oznacza, że on jest dużo, dużo cięższy. Po prostu. No właśnie, aby zredukować ten ciężar, e, ten filtr jest tak cienki, jak do tej pory 1 trzecia najcieńszego płaskiego filtru spowalniczego. Więc zadbano bardzo mocno o to, żeby nadal ta przyłubica była bardzo lekka. Z ciekawostek produkowana jest tylko i wyłącznie w Szwecji, w specjalnych pomieszczeniach, gdzie nawet dbano, dbają o, o sterylność i o czystość powietrza, w specjalnych kombinezonach, w specjalnych maszynach, więc ta technologia jest naprawdę taka laboratoryjna, wysoko zaawansowana. No i teraz do tej pory, jeżeli mieliśmy te płaskie, duże filtry spawalnicze, to im większy on był, tym... Skorupa była coraz szersza. Tutaj, jeżeli mamy zaokrąglony filtr, skorupa jest wąska. Co jeszcze wpływa nam na komfort pracy? To też to, że ta więźba została tak wypośrodkowana, że znajduje się na środku naszej głowy, przez co ciężar i ergonomia też dobrze nam się rozkłada. Czyli dodatkowy atut tej przyłubicy. Spawacze nie muszą martwić się o. Szybkość reakcji filtra spawalniczego na Łuk, bo aż posiada cztery sensory, ten nasz filtr, więc szybko reaguje, szybko będzie nam się przyciemniał i będzie gotowy do pracy. Z ciekawostek, też wyposażona w funkcję Natural Color, ale też w funkcję połączenia Bluetoothem z naszym telefonem komórkowym, czyli z tą aplikacją, o której opowiadaliśmy sobie przy przełubicy G501. Jak widzicie, praca spawacza może być nie tylko bezpieczna, ale również komfortowa. A świat widziany przez przyłbicę może być kolorowy. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami i innymi materiałami, koniecznie obserwujcie nasz profil na Facebooku i zasubskrybujcie kanał na YouTube. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!